W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Ludwiku Maryjo Grunią de Montfort, módl się za nami. Rozpoczynamy 20 dzień naszego przygotowania do oddania się Maryi w Matczyną Niewolę Miłości. Dziś rozważymy punkty 144 do 151 traktatu. Powiedzieliśmy już, że to nabożeństwo, jakie proponuje nam święty Ludwik, całkowicie oddaje nas na służbę Bogu. Pozwala nam ono w sposób doskonalszy naśladować przykład dany nam przez Jezusa Chrystusa oraz praktykować cnotę pokory. Kolejne dwa argumenty, jakie proponuje święty Ludwik, to fakt, że to oddanie się Maryi zapewnia nam jej macierzyńską pomoc oraz że jest doskonałym sposobem oddania chwały Bogu. Zaczniemy od pierwszego z nich. Możemy z całkowitą pewnością powiedzieć, że oddanie się Najświętszej Maryi Pannie nie oznacza dla nas żadnej straty, ale raczej wielki zysk, ponieważ Maryja, która jest matką tak hojną, widząc nasze poświęcenie, da nam o wiele więcej niż my posiadamy i możemy jej ofiarować. Święty Ludwik pisze: Maryja oddaje się całkowicie i w sposób niewysłowiony temu, kto jej oddaje wszystko. Zanurza go w morzu swych łask, przyozdabia go swymi zasługami, wspiera go swoją potęgą, oświeca go swym światłem, napełnia swoją miłością, udziela mu swych cnót, pokory, wiary, czystości. Wreszcie, ponieważ taka osoba należy zupełnie do Maryi, to i Maryja należy całkowicie do niej. To poświęcenie daje nam również zdrową nieufność wobec samych siebie. Pomaga nam pokładać naszą siłę i zaufanie nie tylko w naszych własnych marnych zasługach, ale w pełni polegać na Maryi. To przez jej ręce składamy Panu Bogu w darze wszystkie nasze dobre uczynki, a owa dobra Pani oczyszcza je, uszlachetnia i sprawia, że jej Syn je przyjmuje. Święty Ludwik w taki sposób opisuje rolę pośredniczki Maryi pomiędzy nami a jej Synem. Po pierwsze, Maryja oczyszcza nasze dobre uczynki z wszelkiego brudu miłości własnej i z niedostrzegalnego przywiązania do stworzeń, w ledwie zauważalny sposób wkradającego się do naszych czynów. Z daru, jaki jej składamy, Maryja usuwa wszystko, co zepsute i niedoskonałe. Po drugie, Maryja uszlachetnia nasze dobre uczynki, zdobiąc je swymi zasługami i cnotami. By lepiej to zrozumieć, święty Ludwik proponuje nam obraz ubogiego wieśniaka, który chcąc zdobyć sobie przyjaźń i przychylność króla, idzie do królowej i oddaje jej jabłko, stanowiące cały jego dobytek, z prośbą, by ofiarowała je królowi. Królowa przyjmuje ten ubogi i nikły dar wieśniaka, a położywszy go na wielką, szczerozłotą tacę, ofiarowuje go w jego imieniu królowi. Wówczas jabłko, pomimo tego, że samo w sobie nie miało prawie żadnej wartości, byłoby przez wzgląd na złoty półmisek, a przede wszystkim na osobę, która je wręcza,
podarunkiem godnym królewskiego majestatu. Po trzecie, Maryja przedstawia nasze dobre uczynki Jezusowi Chrystusowi. Ostatecznie bowiem niczego z tego, co jej ktoś ofiarowuje, ona nie zatrzymuje dla siebie. Wszystko oddaje swojemu Synowi. Po czwarte, Maryja sprawia, że Jezus przyjmuje te dobre uczynki. Nawet jeśli wobec Jego majestatu są małym i bardzo ubogim darem. On nigdy nie odrzuca próśb swojej matki, dlatego z wielką ufnością w jej orędownictwo święty Bernard zachęcał. Gdy pragniecie ofiarować coś Bogu, jeśli nie chcecie zostać odrzuceni, postarajcie się uczynić to przez najmilsze i najgodniejsze ręce Maryi. Widzimy więc, że Maryja, dobra matka wszystkich członków Kościoła, opiekuje się w sposób szczególny tymi, którzy się do niej uciekają. Nabożeństwo oddania się Maryi w niewoli miłości jest również, jak pisze święty Ludwik, doskonałym sposobem oddania największej chwały Bogu. Święty Ludwik wyjaśnia. Nikt prawie nie działa w tym szlachetnym celu, choć wszyscy jesteśmy do tego zobowiązani. Jedni bowiem po prostu nie wiedzą, na czym polega najwyższa chwała Boża. Inni zaś wcale jej nie pragną. Natomiast Najświętsza Maryja Panna, której oddajemy wartość i zasługę naszych dobrych uczynków, wie doskonale, jak szukać owej chwały. I dlatego wierny sługa tej dobrej Pani, który poświęcił się jej całkowicie, może być pewien, iż wartość wszystkich jego uczynków, myśli i słów przyczynia się do pomnożenia chwały Boga, póki on sam swej ofiary wyraźnie nie cofnie. Czy może być coś bardziej pocieszającego dla duszy kochającej Boga miłością czystą i bezinteresowną, która chwałę Boga i Jego sprawy więcej ceni niż interesy własne? Na początku dzisiejszego rozważania stańmy w obecności Pana Boga, prosząc Go o wszelkie dary Ducha Świętego oraz o opiekę Maryi. Prośmy szczególnie o łaskę poznania Matki Bożej, głębokiej miłości do niej, o dar naśladowania jej cnót oraz otwartości na działanie Ducha Świętego. Dzisiejsze rozważania zaczerpnięte są z książki Przedziwny sekret Różańca Świętego, świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Główną troską pobożnej duszy jest dążenie do doskonałości. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, mówi nam wielki apostoł. Ten obowiązek jest zawarty w wieczystym dekrecie naszego przeznaczenia, jako jedyny nakazany sposób, ażebyśmy zdołali osiągnąć wieczną chwałę. Święty Grzegorz z Nysy z wdziękiem mówi, że jesteśmy malarzami. Nasza dusza to czekające na pędzel płótno. Cnoty są kolorami, jakie mają uwidocznić jej blask, a kopiowany oryginał to Jezus Chrystus, który doskonale obrazuje Ojca Przedwiecznego. Zatem jak malarz, pragnąc, by portret był jak najbardziej wierny, stawia przed sobą oryginał i przy każdym wykonanym pociągnięciu pędzla nań spogląda. Taki chrześcijanin musi zawsze mieć przed oczyma życie i cnoty Jezusa Chrystusa, ażeby nic nie powiedzieć, niczego nie pomyśleć,
i nie zrobić, co by nie było z Nim w zgodzie. Ażeby nam dopomóc w ważnym dziele wypełnienia naszego przeznaczenia, Matka Boża nakazała świętemu Dominikowi przedstawić wiernym odmawiającym różaniec święte tajemnice Jezusa Chrystusa, nie tylko po to, by Go adorowali i wychwalali, ale przede wszystkim, żeby modelowali swoje życie i swoje działania według Jego wzoru. Otóż tak jak dzieci uczą się naśladując rodziców, patrząc na nich i rozmawiając z nimi, jak uczeń spoglądając na pracującego mistrza uczy się wykonywania dzieła, podobnie też wierni bracia różańca, rozważając głęboko i nabożnie cnoty Jezusa Chrystusa w 15 tajemnicach Jego życia, stają się podobni do tego boskiego mistrza z pomocą łaski i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny. W litanii do Ducha Świętego prośmy, aby każda tajemnica różańca, jaką odmawiamy, czyniła nas coraz bardziej podobnymi do Chrystusa i Jego Matki. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty od Ojca i Syna pochodzący, zmiłuj się nad nami. Duchu Boży, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszelkiej mądrości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu, zmiłuj się nad nami. Duchu Prawdy, pouczający nas o wielkiej prawdzie, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę, zmiłuj się nad nami. Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający, zmiłuj się nad nami. Duchu Boży, któryś jest w nas, zmiłuj się nad nami. Duchu mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu łaski i miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Duchu mocy, miłości i umiaru, zmiłuj się nad nami. Duchu wiary, nadziei, miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami. Duchu pokory i czystości, zmiłuj się nad nami. Duchu dobroci i słodyczy, zmiłuj się nad nami. Duchu łask wszelkich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, tajemnice Boże przenikający, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, modlący się za nas błaganiem niewymownym, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana w postaci gołębicy stąpił, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, wybraństwa dzieci Bożych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, zstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, którym apostołowie zostali napełnieni, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, rozdający dary swe każdemu według własnej woli, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przebacz nam, Panie. Bądź nam miłościw,
wysłuchaj nas, Panie. Od wszelkiego złego wybaw nas, Panie. Od grzechu każdego wybaw nas, Panie. Od pokus i zasadzek szatańskich wybaw nas, Panie. Od zarozumiałości i rozpaczy wybaw nas, Panie. Od opierania się prawdzie objawionej wybaw nas, Panie. Od uporu i zatwardziałości serca wybaw nas, Panie. Od wszelkiej zmazy duszy i ciała wybaw nas, Panie. Od ducha nieczystego wybaw nas, Panie. Od wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie. Przez odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna wybaw nas, Panie. Przez wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało, wybaw nas, Panie. Przez stąpienie Twe na Chrystusa Pana nad Jordanem, wybaw nas, Panie. Przez stąpienie Twe na apostołów, wybaw nas, Panie. W dzień sądu Twego, wybaw nas, Panie. My, biedni grzesznicy, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy żyjąc z ducha, również z ducha działali. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego nigdy jej nie zbezcześcili. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy żyjąc wedle ducha, nie ulegali pożądaniom ciała. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy nigdy nie zasmucili Ciebie, któryś jest Duchem Bożym. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy zachowali jedność ducha w więzi pokoju. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu duchowi. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy doświadczali wszelkiego ducha, czy od Boga pochodzi. Wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas swym duchem wszechwładnym umocnił. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.